Hotel Meeting, konferencja wszystkich hotelarzy, odbędzie się w grudniu, tym razem w Krakowie. Cała tematyka poświęcona będzie zarządzaniu jakością usług, kształtowaniu kultury organizacyjnej, kreowaniu doświadczeń gości, kompetencjach, pracownikach i kosztach. Wszystkie te tematy będziemy omawiali w zestawieniu z najważniejszymi wyzwaniami, z jakimi boryka się dziś branża, czyli drastycznie rosnącymi kosztami oraz brakiem rąk do pracy. Przygotowaliśmy dla Was kilka paneli dyskusyjnych, które poprowadzą Maciej Strauss, Sylwia Gilarska, Dariusz Winnicki, Rafał Pasenik czy Karol Weber, który jednocześnie będzie razem ze mną prowadził całą konferencję. Jeden z paneli będzie dotyczył powtarzalności działań w budowaniu gościnności, czyli jak sprawić, aby hotel na co dzień trzymał jakość usług. Ten panel poprowadzi Rafał Pasenik, a jego gośćmi będzie Agata Szparaga, reprezentująca hotele Spa Dr. Irena Eris, Ewa Rogala z rezydencji Luziury Hotel oraz Marta Otremska, bardzo doświadczona hotelarka na rynkach międzynarodowych, ze szczególnym naciskiem na hotele luksusowe światowej klasy. Pierwsza kobieta w Polsce z prestiżowym certyfikatem Seven Stars Butler Service. Osobiście będę miał przyjemność właśnie rozmawiać z fantastycznymi kobietami, które na co dzień zajmują się gościnnością w swoich hotelach, w swoich biznesach. To będzie Agata Szparaga od Dr. Irene Eris, Ewa Rogala, hotelarz naprawdę z bardzo dużym stażem, i Marta Otremska, moja przemiła, przesympatyczna koleżanka również z branży szkoleniowej, doradczej, wspierającej gościnność i tak samo naszych klientów. Więc moi drodzy, będziemy mówić o powtarzalności biznesu, o powtarzalności gościnności, powtarzalności usług, co zrobić, żeby ta jakość w naszych hotelach, w naszych restauracjach była naprawdę wyjątkowa. I jestem przekonany, że wiedza tych pań pomoże wielu hotelarzom w tym, żeby rzeczywiście tą jakość utrzymać na najwyższym poziomie. Dlatego już dzisiaj serdecznie Was zapraszam na naszą rozmowę, na naszą debatę, naszą dyskusję o tym, co zrobić, jakie one stosują narzędzia dzisiaj, aby utrzymać jakość gościnności, jakość obsługi powtarzalną w swoich obiektach. Natomiast Martę wypytam, co dzisiaj jest szczególnym i najlepszym narzędziem do tego, żeby motywować i zachęcać pracowników do tego, żeby zawsze byli gościnni dla swoich gości, niezależnie od tego, czy są szefowie, czy ich w lokalach, w hotelach nie ma. Więc do zobaczenia 9 grudnia, Kraków. Po całodzielnej konferencji przygotowaliśmy hotelowe Christmas Party, czyli świąteczną imprezę hotelarzy, oraz akcję charytatywną polegającą na zbiórce przedmiotów, które będą przekazane na wsparcie jednego z ośrodków dla dzieci w Krakowie. Dla hotelarzy oraz właścicieli i menedżerów obiektów noclegowych przygotowaliśmy bilet all inclusive, który obejmuje udział w konferencji, przerwy kawowe, lunch, udział w Christmas party, kolację, open bar oraz nocleg ze śniadaniem, a to wszystko w cenie 549 zł netto. Rejestracji można dokonać na stronie wydarzenia, a liczba biletów jest ograniczona.